Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie ryby w horoskopie na grudzień 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Ryby, grudzień 2023 roku, jakieś rady, wskazówki dla rybek. No... No bardzo ładnie, tylko jedyne co mnie martwi to drzewko życia, czyli karta stop, karta blokada, blokada energetyczna. No i stary dzień dobry powiem wszystkim rybkom. Warto, żebyście kupiły sobie kwarc różowy. To jest taki talizman czy amulet, tak, kwarc różowy. On uzdrawia relacje, przyciąga miłość, chroni energetycznie i odblokowuje blokady energetyczne. Nieważne czy za 5 zł, czy za 1000, nieważne czy mały kamyczek noszony w kieszonce, czy gdzieś tam w formie bransoletki naszyjnika. Nieważne, ważne, żeby był, żeby blokad energetycznych u Was nie było. Także od razu polecam. Ale tak, karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę. Ósemka buław, to jest super karta komunikacji, dynamiki w działaniu, szybkości, dynamiki właśnie, jakiś fajnego biegu zdarzeń, ale również podobania się bardzo, także będziecie się bardzo podobać, kochane rybki, i ktoś Wam również może się bardzo spodobać. Także generalnie komunikacja super. Co Wam może poprzeszkadzać? Karta umiarkowania, dwójka mieczy. No jakaś niechęć do rozwoju, niechęć do wychodzenia poza strefę komfortu, a z czego ona wynika? Z wątpliwości. Pozbądźcie się w miarę możliwości wątpliwości, postarajcie się, żeby one zniknęły z Waszego życia. Karta rada, dziewiątka kielichów. Nie udawajcie nikogo, ani nie nakładajcie maski, żeby się komuś przypodobać. Nie róbcie tego. Ale również zwracajcie uwagę, czy nikt nie nakłada maski, nie udaje kogoś innego, żeby Wam się przypodobać. Zwracajcie na to uwagę. Czytajcie umowy, zwracajcie uwagę, że wszystko jest takie, jak Wam się wydaje, że jest. Zwracajcie uwagę na szczegóły, na detale. To, co nieuniknione i wynik. Dziewiątka buław i drzewko życia. Nieuniknione jest to, że możecie mieć taką chwilę zawieszenia. Brak działania, brak konsekwencji w działaniu. No i dobrze, czasami jest potrzebne. Obserwacja pozwoli Wam na wyciągnięcie trafnych wniosków, więc obserwujcie. No ale żeby nie było drzewka życia, żeby nie było blokady. Nie blokujcie się, więc kwarc różowy konieczny, a wtedy proszę bardzo, na dzień dobry, król buław, będziecie temperamenty charyzmatyczne, nie będziecie się bał wyzwań, będziecie odważnie sięgać po swoje. Król buław właśnie mówi o takiej osobie, która jest bardzo odważna i nie boi się niczego. Także super, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, trzymam za Was kciuki, życzę super grudnia, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.